Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale Radosław Zarzycki, bycie Herkules. Dzisiaj lecimy z trzecim odcinkiem serii Maksimum Efektów, Minimum Zaangażowania, czyli jest to seria filmów, seria vlogów, która dokumentuje przygodę treningową w kierunku bycia Herkules. Przygodę treningową właśnie w moim wykonaniu. Chcę trenować tylko 3 razy w tygodniu i osiągać wciąż jak najbardziej herkulesowe efekty, osiągać fajne efekty siłowe, sylwetkowe, sprawnościowe, bo chcę w treningach łączyć zarówno elementy trójboju, kalisteniki, kettli. Także tak dlatego coś dobrego. Dzisiaj lecimy z trzecim odcinkiem tej serii właśnie. Maksimum efektów, minimum zaangażowania. I dzisiaj będzie coś, co bardzo się wpasowuje w hasło minimum zaangażowania, bo będzie oprócz części treningowej dzień jedzenia, ale totalnie bez gotowania, bez kuchni, jak jest w tytule, czyli wszystko, co będziemy jedli, będzie można opędzlować od razu bez konieczności używania garnków i tak dalej. Także jeżeli jesteś z teamu no effort, czyli zero wysiłku w diecie, no to będzie to dobry odcinek dla Ciebie, a jeżeli lubisz czasami pogotować, to i tak spoko film. Jeżeli będziesz miał taką kryzysową sytuację, na przykład, że na wakacjach nie masz jak ugotować, także moim zdaniem spoko. Jedyne, co dzisiaj będziemy gotować, to pewnie wodę na kawę, także łapeczka w górę na rozpęd i lecimy z vlogasem. Zdróweczko raz jeszcze. Ok, ale zanim przejdziemy do części dnia jedzenia, to trzeba też trochę pogadać o moich treningach, ponieważ seria Maksimum Efektów, Minimum Zaangażowania pokazuje przede wszystkim to, jak trenuję. Trenuję 3 razy w tygodniu i chcę osiągać jak najbardziej dobre, maksymalne efekty. Dzisiaj chcę Wam pokazać chociaż urywek z mojego trzeciego dnia treningowego. Urywek, bo nie udało mi się nagrać całego treningu. Trochę mi tak się dzień rozciągnął w czasie, ponieważ jesteśmy w trakcie przeprowadzki. No i mój trening nałożył się na zajęcia z odważnikami kulowymi kettlebell, także nie chciałem nagrywać ludzi z grupy, ale trochę udało się nagrać. Przechodzimy do rzeczy. Jeżeli chodzi o mój trzeci dzień treningowy, to jest to najtrudniejszy trening w całym tygodniu. Tak, nie przesłyszeliście się, najtrudniejszy trening mam na końcu, a nie tak jak niektóre osoby by pomyślały na początku. Wiele osób robi właśnie tak, że powiedzmy w poniedziałek, kiedy mają przerwę po weekendzie, planują sobie najtrudniejszą jednostkę treningową. I owszem, jest to dobry pomysł, ponieważ macie rzeczywiście najwięcej energii i możecie powiedzmy podnieść największe ciężary i tak dalej, ale wypalicie się na resztę tygodnia i to nie zawsze się sprawdza. Oczywiście, jeżeli to dobrze rozplanujecie w tygodniu, to taki trening może mieć sens, ale na przykład u mnie to wygląda tak, że pierwsza jednostka treningowa jest średnia, jeżeli chodzi o poziom trudności, ciężaru, intensywności i tak dalej. Druga jednostka jest łatwa i tam trenuję tylko górę ciała. No i trzecia jednostka dzisiejsza właśnie jest najtrudniejsza. Jest tam najwięcej ćwiczeń. Nie udało mi się wszystkich nagrać, ale z kolejnymi vlogami pewnie się one pojawią. No i cóż, przechodzimy do tego, co na tym treningu było. Głównym ćwiczeniem był martwy ciąg. Jedna seryjka 180 kg, 8 powtórzeń. Trzy serie back-offu 160 kg, również po 8 powtórzeń. Co mogę zauważyć po tej całej koronnej przerwie, to to, że siła chwytu mi znacznie spadła. Jak wcześniej robiłem 200 kg na ponad 10 powtórzeń, to tutaj już wydech chwyt się wyłączył. Ale ogólnie nie jest źle. A teraz zapraszam Was do kolejnej części jedzeniowej. Okej, ludziska, tak właśnie wygląda posiłek numer 1. Jak widzicie, trochę tego jest, ale to dlatego, że już jest po 12. Ktoś zapyta, czy ja teraz jestem na IF-ie, że opuszczam śniadanie na przykład i jem dopiero w późniejszych godzinach. Nie, ja nie jestem na diecie IF, właśnie z tym oknem żywieniowym i oknem postu. Po prostu czasami nie mam rano apetytu i czasami to śniadanie odwlekam w czasie i w wyniku czego wychodzi na przykład o 12 takie wielkie jedzenie. A czasami, jeżeli trenuję w porannych godzinach, to muszę coś zjeść przed treningiem, bo teraz te treningi full body workout serio są mega ciężkie. Tylko 3 razy w tygodniu, ale jednak no, wysiłku jest dużo, także wtedy muszę coś zjeść. Ale dzisiaj jest dzień bez treningu, także rano się zasiedziałem przed komputerem, maile i te sprawy, też praca nad e-bookiem odnośnie kalisteniki. No i teraz dopiero po 12 pierwszy posiłek. Dosyć duży. I zaraz zobaczycie, co dokładnie było poszczególnymi składowymi tego posiłku. Ale tak jak mówiłem, nie było gotowania. Ok, lecimy z tematem. Co my tutaj mamy właśnie? Po pierwsze, pieczywo. Pieczywo jest razem 200 gramów równiutko. 3 kromki są chleba orkiszowego. 3 kromki są chleba
żytniego z żurawiną, chyba jak dobrze pamiętam. Mega taki chleb z żurawiną, spoko opcja, ponieważ niedużo tej żurawiny w środku, a bardzo fajnie tak przełamuje smak takim słodko-kwaśnym elementem. Do tego musi być moim zdaniem najlepszy posiłek, czy najlepszy element posiłku, jeżeli musicie zjeść coś na szybko. To jest fasolka w sosie pomidorowym z Biedronki, która smakuje trochę jak taka ryba w puszce w takim sosie pomidorowym. Jak widzicie, jest napisane, że jest idealna na ciepło i na zimno, także nie muszę jej nawet podgrzewać. Spoko, taka fasolka to jest od razu 20 g białka. Wiem, że to już było wiele razy na kanale, ale w odcinku takiej szybkiej kuchni no musi być, bo to jest produkt numer jeden w takiej szybkiej kuchni. Tofu wędzone. Nie użyję całego, kilka plasterków sobie ukroję, ponieważ zrobię sobie takie kanapki, że będzie trochę sałaty, tofu wędzone, jakieś pomidorki jeszcze może i to będzie na tym chlebie, powiedzmy, normalnym, tym orkiszowym. A te trzy kromki będą w takiej wersji na słodko. Użyję sobie tych dwóch elementów tutaj. Po pierwsze śmieszny produkt, który dorwałem w Oszołomie. Paliwo białkowe dla aktywnych. Nazwa jest mocno przesadzona, bo można pomyśleć, że jest to masło orzechowe z dodatkiem na przykład białka w środku. Ale jest to czyste masło orzechowe, 100% masła orzechowego. Gdzieś tu polecimy w skład, nie ma nawet soli i tak dalej. Także nazwa jest przesadzona, ale wziąłem, bo bardzo spoko wychodziło cenowo i duży słoik, bo to ma kilogram. Także na długo starczy. Ogólnie polecam, tylko nazwa jest po prostu śmieszna. I oprócz tego taki krem, który pokazywałem odcinek wcześniej z unboxingiem suplementów, bo jest to krem właśnie ze sklepu siwaroślin.pl. Jest to masło migdałowe z dodatkiem właśnie jakby dżemu truskawkowego. Tak można powiedzieć, że jest to jakbyście połączyli masło migdałowe i dżem. Ja lubię takie połączenia. No, także zabieramy się za robienie śniadania w godzinie niektórych ludzi obiadu. Smacznego zaraz. No i właśnie tak to wygląda finalnie. Jeżeli chodzi o te kanapki tutaj i o tofu w sałatce, to razem zeszło mi pół kostki tofu wędzonego, czyli 80 g tofu wędzonego. Tutaj w formie takiej sałatki, miks sałat, pomidorki koktajlowe i tofu. A tutaj po prostu takie kanapki. Jeżeli ktoś nie lubi tofu wędzonego, chociaż mi ten smak jak najbardziej odpowiada, ale może sobie to posypać jakimiś ziołami na przykład, to wtedy od razu ma wyższy level smakowy, ale tak jest oczywiście też w porządku. Do tego mamy tą fasolkę w sosie pomidorowym, klasyka i element na słodko, który do kawusi będzie pasował idealnie, czyli właśnie pieczywo z masłem orzechowym i z kremem migdałowo-truskawkowym jako taki deser po tym daniu głównym. Szybki rachunek białkowy, bo jeszcze nie liczyłem kalorii, wszystko ważyłem, ale będziecie mieli podpisane, ile tutaj jest kalorii i makro, ale najważniejsza rzecz dla pakera oczywiście białko. Z tego mamy 20 g białka, z tofu mamy dyszkę, czyli to już jest 30, z pieczywa i tak dalej, wyjdzie przynajmniej 40 g białka. Także solidna porcja, smacznego. Zabieramy się za ćwiczenie numer 2. Był to przysiad low bar. Drugi raz w tygodniu przysiad, ale tylko dwie seryjki robocze po 8-10 powtórzeń. Ciężar 60% ciężaru maksymalnego, czyli około 90 kg. I tutaj nie ma co jakichś wielkich obserwacji z mojej strony wysnuwać. Drugi raz w tygodniu przysiad, żeby sobie ten ruch praktykować, jak najszybciej odświeżyć ten wzorzec low baru i dzięki czemu fajnie będzie się budować siłę. Taka obserwacja, że całkiem fajnie robiło mi się przysiad low bar właśnie po martwym ciągu sumo. Wcześniej myślałem, że będzie to ciężko do wykonania, że ta tylnia taśma będzie zmęczona, a jednak fajnie się przygotowała właśnie do takiego siadania w stylu low bar. Także weszło bardzo silnie, stabilnie i ok.
Okej, znowu witam Was w kuchni. Zabieramy się za posiłek numer 2. Będzie mega, mega prosto, na słodko i szybko. Cóż, zabieramy się od razu za omówienie, bo muszę szybko coś zrobić do jedzenia i wyskakujemy z mieszkania. Idziemy z panią Herkules oglądać inne mieszkanie, bo póki co jest tak, że trzy osoby w 30 metrach żyją, czyli pani Herkules, ja i nasz bokser Dart, ale no teraz nie o tym. Może się uda większe lokum znaleźć, ale to się dowiecie w przyszłości. Teraz o drugim posiłku sobie nawijamy, co my tutaj mamy. Nie wiem, czemu jest kawiarka cały czas, ale powiedzmy, że dla ozdoby. No i tak, jeżeli chodzi o drugi posiłek. Po pierwsze będą wafle ryżowe, sonko z solą morską. Wafle jak wafle, można powiedzieć, ale one jakoś tak mi najbardziej smakują obecnie ze wszystkich wafli, jakie sobie zjadam czasem. Są takie satysfakcjonująco chrupiące i satysfakcjonująco słone. A to jest fajne połączenie, jak coś jest słonego w przekąsce na słodko, bo cała reszta będzie słodka, taki fajne uzupełnienie tego smaku. Następnie mamy banana, jabłko, orzechy włoskie, mleko sojowe i odżywka białkowa, miks białek roślinnych, nowy produkt na sklepie siwaroślin.pl, smak czekoladowy. Jest to taka odżywka, która w zasadzie oprócz białek roślinnych, a białko z grochu, białko z konopi, białko z komosy ryżowej, ma tylko dodatek kakao i słodzika w postaci stevii i nie ma tam żadnych innych dodatków. Także takie fajne, czyste białko roślinne. Zobaczymy, jak smakuje, bo jeszcze go nie otwierałem. Jak widzicie, będzie test smaku od razu. I z jedynych rzeczy, które potrzebujemy jako takie kuchenne akcesoria do przygotowania tego posiłku, to potrzebujemy tylko miski i łyżki. Tak, będzie taka duża miska i cała będzie pełna jedzenia, także jak ktoś redukuje i szuka dużej objętości, to będzie spoko. A co musimy zrobić? Bierzemy kilka wafli, jeszcze nie wiem ile, kruszymy sobie tutaj. Zrobił nam się tak jakby taki ryż ekspandowany. Można kupić ryż ekspandowany, ale on jest droższy niż wafle. Także polecam wafle, wkruszyć sobie wafle, będzie wielka kupa wafli. Dosypujemy do tego odżywkę białkową, jeszcze nie wlewamy mleka, mieszamy sobie i dopiero później dodajemy owoców i zalewamy dopiero wtedy mlekiem. W międzyczasie jeszcze orzechy, ale zresztą zobaczycie zaraz sami. Dużo tej miski zostało wypełnione, a użyłem raptem 4 wafli, czyli niecałe 40 gramów wafli ryżowych, bo tu jeden wafel jest dosyć cienki, 9 gramów ma pojedyncza sztuka tego wafla. Także one same w sobie już wypełniły dużo tej michy. No a zanim dodamy resztę składników, to odpakowana już odżywka białkowa i sobie tam wsypujemy. Wszystko jest na wadze, żeby sobie prawidłnie mierzyć. I powiem tak, już to białko otworzyłem, smak jest ciemna czekolada i tak fajnie czuć ten zapach tego kakao, czekolady tutaj ze środka. Także lecimy sobie, miarka taka solidna. Cyk, zobaczymy ile się nabrało. Hop. O kurczę, 50 gramów białka ponad. Będę miał duże bicepsy. Dobra, i co teraz z tym robimy? Można sobie dodać cynamonu, jakieś tam inne rzeczy, ale po prostu musimy to ładnie ze sobą wymieszać, połączyć. Także jak widzicie, to jest super, że nawet nie potrzebujemy shakera, bo tu wszystko sobie wymieszamy. Myślę, że już teraz można sobie dodać w sumie trochę tych dodatków, na przykład orzechy włoskie sobie wrzucamy, wszystko jest fajnie, można sobie wkruszyć w sumie, nie pomyślałem, widzicie? Na wizji to nie wszystkie pomysły są najlepsze i trochę jabłka sobie już też dodam, potem na górę jeszcze dodam trochę jabłka. Także trochę jabłek sobie wrzucam, cyk, fajnie i to musimy po prostu pomieszać, także zaraz będę ponownie, wystarczy to wymieszać i mlekiem sojowym zalać i 3 minuty i jest mega danie gotowe. Okej, tak właśnie prezentuje się to danie finalnie. Może nie jest jakoś wybitnie ładne, ale jak widzicie w proporcji do głowy Micha jest duża. No i cóż, kruszone wafle ryżowe robią objętość, do tego owoce, jabłko i banan, orzechy włoskie, odżyweczka białkowa i trochę mleka sojowego i mamy taką michę, ja mam dużą głowę, serio, pani Herkules może to potwierdzić. Wsuwamy to i widzimy się w kolejnym posiłku.
Kolejne ćwiczenie numer 3 było to wyciskanie na awerce poziomej, również tak samo jak przysiad low bar, po prostu drugi raz w tygodniu wyciskanie, też tylko dwie serie po 80 powtórzeń, też tylko 60% ciężaru maksymalnego, czyli tam chyba było 80 kg, po to, żeby właśnie sobie praktykować ten ruch wyciskania, żeby te wszystkie połączenia nerwowo-mięśniowe jak najszybciej się odświeżyły i żeby ten ruch znowu był jak najbardziej prawidłowy. Oprócz tego nagrałem Wam kilka tych ćwiczeń akcesoryjnych, które się pojawiły tego dnia, ale tylko kilka, bo tak jak mówiłem, nie udało mi się nagrać całego treningu. Mój trening nałożył się z zajęciami grupowymi, także nie chciałem nagrywać innych osób, ale tych ćwiczeń akcesoryjnych było całkiem sporo. W zasadzie był to trening full body workout, było chyba 10 ćwiczeń, jak dobrze pamiętam, a nagranych jest chyba tylko 5. No także to będzie w kolejnym vlogasie, a teraz zapraszam Was do kolejnej części jedzeniowej. Okej, ludziska, zabieramy się za robienie trzeciego posiłku. Tutaj macie część składników, jakby co, nie zjem tego wszystkiego i dojdą tutaj jakieś inne elementy, ale tak, na początku powiem, że bardzo kocham panią Herkules, bo powiedziałem jej, że dzisiaj nagrywam taki film, dzień bez gotowania, dzień jedzenia bez kuchni, no i kupiła mi pewne gadżety do dzisiejszego dnia i niektóre zjem, niektóre Wam dzisiaj po prostu pokażę. Po pierwsze takie dwa kaszotta. To można kupić w wielu sklepach. Nigdy nie jadłem żadnego z tych rodzajów dań. To jest już gotowe danie. Tu jest napisane, że trzeba je podgrzać w mikrofalówce, albo że można je podgrzać w mikrofalówce. Bo w zasadzie nie trzeba, bo tutaj ta kasza jest ugotowana i ja po prostu zjem to tak z paczki. Będzie to w takiej temperaturze pokojowej, ale cóż, no taki jest po prostu pomysł na film, więc muszę sobie radzić. Mamy takie kaszotto w takiej wersji grzybowej. I takie kaszotto, gdzie jest kasza bulgur z czerwoną fasolą. Jeszcze nie wiem, które wybiorę. Można sobie spojrzeć, że to ma takie całkiem przyzwoite makro. Troszkę dużo jest kalorii, bo w porcji macie 320 kalorii. No a to jest już taki solidny, fajny posiłek. Jest trochę białka, trochę błonnika, węglowodanów, tłuszczów. Także taki całkiem kompletny posiłek. Któryś z tych sobie wybiorę. Jeszcze zobaczymy, który. Oprócz tego zrobię sobie takie wrapy. Mam też w lodówce hummus, także posmaruję sobie wrapy hummusem. Dam na to miks sałat i takie kiełbaski z dobrej kalorii. Te kiełbaski są mega, mega, mega. Pokroję sobie po prostu w takie kawałeczki i poukładam tutaj. Te kiełbaski są mega, bo mają bardzo dużo białka. Ja zjem całe pakowanie, już sobie wliczyłem. Ale jest tak, że mają 23 gramy białka na 100. To ma 180 gramów, także macie ponad 40 gramów białka z samych tych kiełbasek. I jeszcze jedna rzecz, którą też prawdopodobnie zjem, także dzisiaj wybuchnę trochę. To są gołąbki wegetariańskie. Chociaż powinno być napisane wegańskie, bo nie mają w sobie ani jajek, ani mleka. To też można dorwać przypadkiem w wielu innych sklepach i to też nie wymaga przygotowania. Oczywiście pewnie jest smaczniejsze na ciepło, ale dałem sobie dziwny challenge, dziwne wyzwanie. Także musi być bez podgrzewania. Zabieramy się za gotowanie. Ok, ludziska, można powiedzieć, że jestem w trakcie gotowania, tak właśnie w cudzysłowie. Mam pierwszego wrapa przygotowanego do zabijania. Jak widzicie, posmarowałem to hummusem, taki hummus paprykowy z Biedronki. Do tego, jak widzicie, jest miks sałat, pomidorki koktajlowe. No i właśnie już wylądowała tutaj jedna kiełbaska, taka węgierska od dobrej kalorii. Tak jak mówię, te kiełbaski są serio spoko, dużo białka wychodzi, bo można powiedzieć, że jedna kiełbaska ma chyba ponad 10 gramów białka. Nie macie tutaj dodatku białka sojowego, także też jakby ktoś chciałby się przyczepić, że jest tutaj soja, to też nie ma. Chociaż w zasadzie nie wiem, o co się czepiać, ale ludzie lubią wytykać, że są sojowe produkty. Także tutaj nie ma. A w dodatku jest to taki bardzo, bardzo nietypowy produkt, bo kto na co dzień w diecie ma boczniaki? Jak widzicie, to jest na bazie boczniaka, także jak ktoś powie, że dieta roślinna jest mało urozmaicona, no to po prostu się myli. No i mamy takiego gotowego wrapa. Teraz to zaraz będziemy zawijać. I takie wrapy będą dwa.
Oprócz tego, tak jak mówiłem, wybrałem sobie kaszotto, tę wersję grzybową i do tego też sobie dokroję właśnie dwie kiełbaski. Także dwie kiełbaski polecą do wrapów, dwie kiełbaski polecą do tego dania. Także widzimy się z gotowym posiłkiem. No i okej, tak właśnie wygląda cały posiłek. Jest serio bardzo duży, ale dzisiaj tylko trzy posiłki. Fajnie to się wpasowuje w ogóle w cały koncept treningów, bo są trzy treningi w tygodniu, a dzisiaj trzy posiłki, także fajnie. Ciekawe, czy też wyjdzie na przykład 3000 kalorii, to by w ogóle było fajne, ale jeszcze nie liczyłem jakby każdego posiłku z osobna, także dopiero jutro podliczę, jak będę montował film i się okaże, ile jest kalorii. Póki co jeszcze nie liczę, moim celem jest taka delikatna redukcja, ale na razie ta sylwetka fajnie się kształtuje dzięki temu, że po prostu wracam do dźwigania żelazstwa. Także na razie dietą się nie przyjmuję i jem intuicyjnie. No ale dobra, widzicie, jak to wygląda. Są takie wrapy właśnie z warzywami, z tą kiełbaską od dobrej kalorii węgierską. I jest dużo warzyw, żeby tu nikt nie miał problemu stwierdzić, że owszem, dieta jest jak najbardziej na wypasie, jeżeli chodzi o te warzywa. No i tutaj mamy te kaszotto w wersji z grzybami. Może to nie wygląda jakoś wybitnie, ale te dania grzybowe zawsze mają to do siebie, że wyglądają tak niekoniecznie super apetycznie, ale myślę, że to będzie spoko. W zapachu było fajne, ja lubię takie grzybowe posmaczki. No i tak to się właśnie prezentuje, jeżeli chodzi o trzeci posiłek. Tam mamy w tle te gołąbki. Nie jestem pewny, czy je zjem, bo to zależy, czy będę głodny. Aczkolwiek jeżeli długo oglądacie Być jak Herkules, to wiecie, że ja zawsze znajdę jeszcze miejsce na coś jeszcze. A gołąbki to jest coś, co no jakiś czas już mi chodzi po głowie. Pani Herkules jakiś czas temu robiła takie bez zawijania gołąbki, oczywiście na weganie. Wyszły spoko, aczkolwiek dużo roboty, także nie wiem, czy polecamy. Także sprawdzimy, jak się sprawdza takie rozwiązanie od Primaviki. Tylko rzut może na makro, jakby kogoś interesowało, jak to wygląda. Tutaj sobie postawimy, bo sam jestem ciekawy. No nie ma to jakoś wybitnie dużo białka. 6 gramów 240, tu nie wiem ile jest porcji w tym. 16 gramów węglowodanów i tłuszczów mało. Także przynajmniej mało tłuszczów, dużo węgli, trochę białeczka. Porcja jest podana na 240 gramów, a... Tak, czyli tutaj trzeba pomnożyć razy 2, czyli jeszcze raz wracamy na to. W całym słoiku będziecie mieli niewiele ponad 200 kalorii, 32 węgle, 12 białka i 7 tłuszczów. Także taka przekąska spoko. No i okej, zatem przeszliśmy przez cały dzień jedzenia bez kuchni, bez gotowania, chociaż w sumie kuchnia była, bo cały czas w kuchni coś przygotowywałem, ale właśnie nie było w ogóle gotowania. Wszystko, co dzisiaj było w dniu jedzenia, było w formie takiej od razu gotowej do spożycia, ewentualnie trzeba było coś, jakąś kanapkę sobie przygotować, czy jakiegoś wrapa, czy coś po prostu przyłożyć na talerz. Ale jakbyście się postarali, to prawdopodobnie nawet bez talerzy by się dało te posiłki jakoś skonstruować. Także taki dzień jedzenia na przykład na wyjeździe, gdzie nie macie dostępu do kuchni, coś takiego można sobie konstruować. Jeżeli chodzi o podsumowanie kalorii, to całkiem sporo tego wyszło, bo ponad 3500 kalorii, ponad 180 gramów białka, 400 gramów węglowodanów i 122 gramy tłuszczów. Także całkiem sporo kalorii, ale cóż, jak mają być maksymalne efekty, to też trzeba dostarczać trochę tych kalorii, żeby mieć siłę na dźwiganie. Dzięki Wam za uwagę, przypominam, że łapeczki w górę i komentarze zachęcają do częstszego nagrywania. Oczywiście zostaw też subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I do następnych materiałów na kanale Być jak Herkules. Na razie.